Tutaj, proszę Państwa, trasa WZ, stara trasa, stara bardzo, tak jak widać, stare wszystko, Polska, Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stary plac Trzech Krzyży, proszę Państwa, groby w katedrze Jana, stare wszystko, stare. Stary tramwaj. Także proszę Państwa, tutaj ta smutna Warszawa może zamienić się, może i w wesołą, ale to trzeba do cerkwi Świętej Marii Magdaleny dojechać tramwajem, dwa przystanki po prawej stronie, jeszcze mijając katedrę Floriana, no oczywiście katolicką, a tam po lewej będzie, proszę Państwa, cerkiew Świętej Marii Magdaleny. Warto zajść do środka, bo ludzie przechodzą w lewo, idą w prawo, ale tam nie zachodzą, bo nie wiedzą, co to jest. Czy to jest meczet, czy... A teraz już się wszystkiego boją. No to warto wejść edukacyjnie, żeby się dowiedzieć. A my chodźmy, zobaczmy, jak tak jedziemy z kierunku Pragi Północ, tu na Starówkę, do tych schodów, żeby zobaczyć. No, Świadków Jehowy to na pewno nie ma o tej porze, bo Świadkowie Jehowy o 10 mają nie mszę, tylko co? Zebranie. Zebranie w sali Królestwa. Sal Królestwa może być bardzo dużo, zależy gdzie. No, gdybyście Państwo pojechali do Ameryki, do Anglo-Ameryki, Białystok na przykład, to sal Królestwa jest bardzo duży. Tutaj nie ma Świadków Jehowy, nie ma Mormonów, nie ma Ewangelików, nie ma prawosławnych. Kopcący, kaszlący, żółte pazury, brudne pazury, krzyk na ulicy, wrzask. Ja mówię, że może, żeby w domach zostawili, prawda, to wszystko, nie? Co i w domu, to i na ulicy. Ludzie tutaj w tej Warszawie są jakby bezdomni. Jest bardzo dużo ludzi bezdomnych. Do nas też się przyczepiła taka wielki łeb Ewa Grecja. To przecież i tak wiadomo, że to nie jest Ewa Grecja, tylko to jest Jadwiga Grabowska. I ona myślała, że jak chwyciła pierwszy zasiłek, to ucieknie. Ja mówię, słuchaj, uciekaj czym prędzej. Będziesz musiała to oddać, a następnych nie dostaniesz. Jak jesteś głupia, nie masz mózgu, to musisz więcej tym tramwajem jeździć warszawskim, żebyś się może przyzwyczaiła do cywilizacji, bo ona prawdopodobnie przyjechała z Ameryki. Tam ma męża Hindusa, dwie córki. Jedna studiuje, zaawansowana. Druga córka dopiero zaczyna studiowanie, a to wszystko kosztuje, to więc von Lipski mówi, czemu nie tu, bo tu za darmo mają, dziady mają wszystko za darmo, a tu jeszcze dożebrzą, proszę Państwa, na krakowskim przedmieściu. To jakoś im tam wyjdzie, prawda? Witamy różnych, proszę Państwa, z Japonii, to się mogą troszeczkę dziwić, a że to Pałac Kultury Stalina i Lenina jest za wysoki, no bo tutaj, wiecie Państwo, i kościoły też wysokie, ale Pałac Kultury Stalina i Lenina to nie jest wysoki, ale że Japończycy są tacy bardzo skromni, że nawet potrafią spać na podłodze, na karimacie, na tym, na tamtym. Ale tutaj wszystko jest wysokie, prawda? Urodzi się taki głupiochytry, najmądrzejszy już, ale tutaj księża mówią, nie, musisz się uczyć, musisz dużo studiować, na księdza długo. No zawsze widzicie Państwo, ta linia tych kapłanów takich, ale to z nazwy nominalnych, bo to przecież nie Chrystus, to nie jest chrześcijanizm. Zawsze oni byli mądrzejsi od samego papieża. Jak to się mówi w starożytnym Egipcie, ci kapłani to zaćmienie słońca wywróżyli, różne rzeczy. Strachy na lachy, tak żeby to było, wiecie Państwo, niby prawdziwe, strachy na lachy. Zawsze byli mądrzejsi od samego Faraona ci kapłani. Tutaj też ta linia tych kapłanów, ale jak pojedziesz tym tramwajem na przykład 26 do Mormonów, już ci Mormoni są wykruszeni tu w Polsce, ale mają oni też spotkanie kapłańskie. I okazało się, że to nie musi być jakiś tam ksiądz katolicki, bo kapłan, no to taki piękny Amerykanin, piękny chłopczyk, proszę Państwa, tylko że oni się boją, żeby ktokolwiek tutaj ich nie skrzywdził w Warszawie, dlatego
po dwóch chodzą. Natomiast ci Polacy, jak po dwóch chodzą, widać nędzą, to oni oszukują, udają. Tak oszukują jak Jadwiga Grabowska, która myśli, że tutaj wy cygani, tam wy cygani, jako cyganka i lata nic tego.